Wiemy, że najbliższe dwa dni będą w Polsce poświęcone sprawom kobiet. Odbywa się w Warszawie Europejski Kongres Kobiet. Bardzo ważna inicjatywa. Nasze koleżanki biorą w nich czynny udział. My także tam będziemy, żeby rozmawiać o problemach kobiet. Ale chcemy też powiedzieć, jaką rolę mają kobiety w Platformie, bo to jest partia wyjątkowa, w której kobiety odgrywają rolę nie tylko we władzach partii, tworzeniu programu partii, ale podejmują najważniejsze decyzje w naszym kraju. Więc ja może zacznę od tego, co już się udało zrobić. Proszę Państwa, dzisiaj tak naprawdę jednym z najpoważniejszych problemów kobiet, którym zajmujemy się na co dzień. Myślę, że będzie również to bardzo poważny akcent na Kongresie Kobiet, który już dzisiaj się zaczął kilka godzin temu. To jest kwestia godzenia ról zawodowych, to jest kwestia lepszego godzenia życia rodzinnego z pracą, to jest wprowadzanie takich instrumentów w tę przestrzeń publiczną, żeby lepiej się te dwie role godziło. To jest ważne nie tylko z punktu widzenia kobiet, to jest ważne również z punktu widzenia mężczyzn, dlatego że marzy nam się sytuacja, w której kobiety będą mogły wyjść z domu, a mężczyźni do tego domu wejść. Więc to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 4 lat, to jest przede wszystkim ustawa rodzinna, która zagwarantowała lepszą pozycję kobiet zarówno w życiu domowym, jak i zawodowym. To jest ustawa, która wprowadza różne formy nowoczesnej opieki nad dziećmi, czyli oprócz przedszkoli mówi o mikroprzedszkolach, mikrożłobkach, grupach edukacyjnych, czyli to, co pozwala na stworzenie takiej sytuacji, że w czasie, kiedy rodzice są w pracy, dzieci mogą się czuć bezpiecznie w tych miejscach, które dla nich zorganizujemy. Sprawy kobiet to nie tylko kobiety na rynku pracy, to również czasem bardzo trudne sytuacje życiowe, bardzo trudna do rozmowy, ale ważna kwestia przemocy domowej, więc chciałam przypomnieć, że tutaj również zmieniło się bardzo wiele. Ustawa, która została wprowadzona ostatnio, nowelizacja ustawy mówi o tym, że to dzisiaj sprawca przemocy domowej, a nie ofiara, musi opuścić to miejsce, w którym do tej pory mieszkali wspólnie. W związku z tym to jest bardzo poważna zmiana, dlatego że to dzisiaj sprawcy muszą sobie szukać schronienia, a nie najczęściej matki z małymi dziećmi uciekać z domu. Także wydarzyło się wiele. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie się działo w następnej kadencji parlamentu, bo czy udało się zrobić wszystko? Nie. Natomiast uważam, że wszystko, co się wiąże zarówno z rolą kobiet w życiu publicznym, z godzeniem pracy zawodowej, jak i z takim lepszym poczuciem bezpieczeństwa, ma sens i będzie ważne. To, co mnie się wydaje niezwykle ważne i dla mnie osobiście bardzo ciekawe, to, że Platforma społeczeństwo widzi jako całe i kobiety w tym społeczeństwie odgrywają niezwykle ważną rolę. Są tematy, w którym akurat tę część społeczeństwa, większą, ważną część społeczeństwa, którą są kobiety, trzeba specjalnie wesprzeć. I jak patrzę na programy, które Platforma tworzy, tutaj w ręku mam Młodzi 2011, ogromny program, przez który temat kobiet przewija się cały czas, jest ciągle obecny wszędzie. Z tego wynikiem, z tych analiz, które Platforma prowadzi w dużych ilościach i bardzo dogłębnie, jest program Platformy, który Państwo zapewne znają. I to, co jest charakterystyczne w tym programie, to, że tematy kobiet nie są jakimś osobnym rozdziałem, czy jakimś dodatkiem, czy czymś na boku, tylko są integralną częścią tego programu. Temat kobiet jest właściwie we wszystkich rozdziałach, czy we wszystkich punktach programu Platformy jest odniesienie do tego, jaka jest sytuacja kobiet, bo Platforma w bardzo konkretny, realistyczny, poważny sposób rolę kobiet i problemy związane z kobietami traktuje i skupia się na tym, żeby potencjał, który tkwi w tej części społeczeństwa, w sposób właściwy uwolnić. To Państwo znajdą w ciągu dalszym w programie, ale to będzie tak samo jest tematem naszych dogłębnych dyskusji cały czas. No i będzie w dalszym ciągu i wyciągamy wnioski niezwykle konkretne.
Szanowni Państwo, oczywiście wszyscy zauważyliśmy, dzisiaj rozpoczął się Europejski Kongres Kobiet. My na tym spotkaniu z Państwem przez drobną chwilę chcemy pokazać, że my mamy swój wkład jako Kobiety Platformy, z którym chcemy uczestniczyć w tym kongresie, więc zaraz po tej konferencji oczywiście będziemy uczestniczkami tego kongresu, żeby powiedzieć jedno, co pewnie będzie bardzo głośno artykułowane podczas tego kongresu. Czy jesteśmy tylko i wyłącznie my, kobiety, obserwatorkami życia publicznego, czy też jego liderkami, zależy przede wszystkim od nas. I nieraz na wielu konferencjach prasowych podkreślałam, że ta matka natura zadbała o to, że te kobiety są bardziej konsekwentne, pracowite i proszę tego nie odczytać jako apel feministki. No, z prawdą oczywistą trzeba się zgodzić, więc chcemy, aby te nasze oczywiste cechy były wykorzystane w życiu publicznym i żeby nikt w tym nam nie przeszkadzał. My nie chcemy żadnych forów, my nie chcemy jakichś szczególnych przywilejów, które pozwolą nam korzystać z tego, co Matka Natura nam zafundowała. My chcemy wykorzystać swój potencjał intelektualny, ale też ten swój emocjonalny do tego, żeby poprawiać nasze życie w naszym kraju. Jeśli tak, to pamiętajcie Państwo o rzeczach, które się wydarzyły, a które to właśnie kobiety teraz próbują naprawić. Przypomnę nasze wejście do Unii Europejskiej. Pamiętacie Państwo, niestety nasze pielęgniarki nie miały takiego szczęścia jak pielęgniarki rumuńskie czy bułgarskie, żeby uznać ich kwalifikacje. Wtedy negocjowali panowie. My dzisiaj i Róża, która będzie oczywiście bardzo czynnie uczestniczyć w nowelizacji dyrektywy 2005/36 Wspólnoty Europejskiej i minister zdrowia tego rządu, będziemy bardzo mocno w tej chwili apelować o to, aby uznać kwalifikacje polskich pielęgniarek, które są naprawdę świetnie wykształcone, tak jak innych pielęgniarek z innych krajów europejskich. A więc chcemy, aby dać nam zielone światło po to, żebyśmy mogły bardzo skutecznie przekładać swoje racje. I do tego jest nam potrzebna jedna rzecz. I to też chcemy wyartykułować dzisiaj na Kongresie Kobiet. Mianowicie potrzebna jest taka solidarność w tejże grupie. Czyli my same kobiety musimy być ze sobą zgodne po to, żeby promować te, które mają coś do powiedzenia. A mamy co promować. Miliardy pieniędzy europejskich, które były wydawane w ciągu ostatnich 4 lat tu w Polsce. Kto zarządzał Ministerstwem Rozwoju Regionalnego? Ela Bieńkowska, kobieta. Szkolnictwo wyższe, olbrzymia reforma, to też kobieta i nasza pani minister. W Parlamencie Europejskim Hibnerowa. A więc jak widzicie, mamy polskie kobiety z mocnymi charakterami, które na pewno w rankingu z Margaret Thatcher wcale nie wypadałyby gorzej. Więc w związku z tym chwalmy to, co mamy, ale też wspierajmy. I to my, kobiety, wspierajmy siebie tu, w Polsce, po to, żebyśmy zaznaczyły swoją obecność nie tylko w życiu publicznym tu w naszym kraju, ale również za granicą. I o tym chcemy podczas tych paneli, podczas tych dyskusji w ciągu tych 2 dni rozmawiać z naszymi koleżankami w Pałacu Kultury. Ubiegłoroczny Kongres Kobiet zakończył się postulatem o wprowadzeniu parytetów do wyborów. Platforma Obywatelska i kobiety Platformy Obywatelskiej z wielkim zaangażowaniem i przekonaniem pracowali nad tym, aby rzeczywiście ten postulat choćby w części wprowadzić. I dziś możemy powiedzieć, udało się, bo dziś na listach obowiązuje kwota 35% kobiet na listach. W Platformie Obywatelskiej to jest ponad 40%. Mało tego, w Platformie Obywatelskiej w pierwszej piątce mamy zawsze 2 kobiety. Mało tego, na 41 okręgów jedynkami są właśnie kobiety. Między innymi i te, które dziś są z Państwem. Asia Rybnik, Ewa Radom, Małgosia tuż za premierem, ja Kielce. Dziś na kongresie z pewnością będzie następny postulat, czyli 35% udziału kobiet w spółkach Skarbu Państwa. I my znowu, silne kobiety Platformy Obywatelskiej, będziemy wspierały kobiety w ramach tego solidaryzmu, tej solidarności, o której mówiła Ewa, aby tak się stało. Wierzę, że nam się to uda, bo jesteśmy silne i jesteśmy razem i na pewno razem będziemy mogły zrobić więcej.